2009 roku, dlatego mamy skrót DW09. Przez te lata nazwa troszeczkę się zmieniała. Zaczynaliśmy Division w Wolbusz, DW09, a obecnie mamy nazwę Divizjoniści. Obecna na naszych koszulkach, na naszych bluzach, na ścianach w całej okolicy. Co do działania fan klubu, mamy około 30-40 ludzi w różnym wieku, od małolatów po starszych ludzi. Wyjazdy chyba nie będą oryginalne, ale na takie zapalne tereny jak na Bełchatów, gdzie były mobilizacje, na Legię Warszawa, ale i też na fajne stadiony jak Zagłębie Lubin. Takie nasze topowe wyjazdy. Liczby zbliżały się do dwóch dych, jak Bydgoszcz i tak dalej, więc to nie były jakieś tam powalające liczby, ale no myślę, że 20 osób jak na nasz fanklub to jest całkiem okej liczba, szczególnie na mecze wyjazdowe. Co do akcji, myślę, że jak i większość fanklubów, tak, skupiamy się na takiej prowizewskiej działalności z młodzieżą, na jakiejś pomocy dzieciakom z domów dziecka, na zbieranie dzieciaków z Wolborza i okolic na mecze Widzewa, więc tutaj na pewno nie jesteśmy oryginalni z tym, ale w tamtym roku ruszyliśmy z taką pierwszą ciekawą inicjatywą jak w Wolborskiej Lekcji Historii, gdzie na pierwszej lekcji historii był Leszek Żebrowski, czyli kiedyś znany historyk, opowiadał o żołnierzach wyklętych. Czyli pracujemy z młodzieżą nad historią swojego kraju, nad tym, żeby byli Widzewiakami, tak? Pokazujemy im, z czym to się je. Pokazujemy historię naszego klubu, naszego miasta. Trochę w sumie nasza praca, tak? Ponieważ wynikło to takie spotkanie robocze między fanklubem, burmistrzem Wolborza a zarządem Widzewa. I w sumie na tym spotkaniu mieliśmy rozmawiać o współpracy między fanklubem a tutaj gminą, fanklubem. No i na tym spotkaniu prezes Ferdzyn stwierdził, że na razie jeszcze nie mają pomysłu do zgrupowania i przejeżdżając po Wolborzu stwierdził, że to ma fajne, naprawdę są fajne warunki i tutaj można coś zrobić, tak? I to tak w sumie wynikło na tym spotkaniu, to była tak spontaniczna decyzja, że no, wie, ja byłem w szoku co do tego spotkania, bo to miało być poruszane sprawy, mówię, współpracy między fanklubem a Widzewem, a wyszło na to, że Widzew przyjechał do Wolborza na zgrupowanie, więc to jest myślę spora niespodzianka, ale i taka pozytywna, bo tutaj dla Wolborza, którzy są Widzewiakami i dla nas to jest też prawda, no, trochę rozgłosu i mówię, no, na pewno na ten mecz z Widzewem, Szczerbiec Widzew, szykujemy się i myślę, że będzie kolorowo i głośno i będzie się podobało każdemu, kto do nas przyjedzie. Widzew ma na pewno najwięcej kibiców w województwie łódzkim, tutaj nie ma nawet o czym dyskutować. Ale takie wyjazdy na właśnie zapomniane tereny, na wszystkie te widzewskie miejscowości, tutaj miasta, będą przypomniały tym starszym kibicom i tym takim nawet młodym, że taka marka jak Widzew to jest jednak ciągle magnes, tak? To jest historia i tutaj jak w której lidze byśmy nie grali, no to jest jednak magnes, to jest taka historia polskiej piłki, że no, nie ma co nawet dyskutować. Mówię, to na pewno plus dla Widzewa, że się przypomniał w tych miejscowościach. Ja widzę same pozytywy z tego. My od dawna już tutaj w Wolborzu pracujemy z młodymi właśnie a propos tego Widzewa i nawet tutaj lokalny klub Szczerbiec właśnie dużo w tym kierunku robi, bo warto się pochwalić, że od przyszłego roku, tutaj z przyszłego sezonu pierwszy taki młodzieżowiec z Wolborza będzie grał w roczniku 2000 w Widzewie, tak? To jest Jarek Szymczyk. Podpisał kontrakt, ale dostał się do takiej klasy widzewskiej i do rocznika 2000 w Widzewie i to jest myślę spory sukces i to jest to, co pracowaliśmy tutaj w Wolborzu od dawna, tak? Po prostu praca z młodzieżą, pokazywanie tej historii Widzewa, tych zawodników wszystkich, typu właśnie od Bońka, po Szymkowiaka i tak dalej, do czasów obecnych i młodzi z tego czerpali i widać, no mówię, no Jarek oprócz tego, że jest piłkarzem, że jest takim młodzieżowcem tutaj grającym na początku w Wolborzu, jeździł z nami zawsze na każde wyjazdy, jeździł z nami na Widzew, na turnieje różne i teraz został piłkarzem Widzewa, faktem młodzieżowej grupy, ale to jest myślę spory sukces i plus tej polityki, którą prowadzimy właśnie od wielu lat. No tutaj w sumie mamy ten plus, że i obecny burmistrz i wcześniejsza pani burmistrz stawiali dużo właśnie na rozwój fizyczny, na Szczerbiec czy właśnie na organizację turnieju, nawet pod patronatem Widzewa, więc tutaj myślę, że to jest ogólnie fajny taki klimat się stworzył w Wolborzu, stawianie na sport, stawianie tutaj na Widzew, na Szczerbiec. No i mam nadzieję, że z tego wynikną właśnie jakieś takie rzeczy, jak typu właśnie kontrakt Jarka z Widzewem.
to jest fajna sprawa dla Wolboża, tak? Bo to jest i rozgłos, to jest i reklama, ale i fajnie, że możemy pomóc takiemu klubowi jak Widzew, no to jest dla nas tylko same plusy. Mówię, zawodnicy tego nie mają jak Sheratonie, ale to nie chodzi o to, tutaj myślę, że czują się w miarę dobrze, bo jest widzewskie towarzystwo. Mam nadzieję, że tylko z tego miesiąca wynikną same pozytywy i współpraca będzie się zacieśniała i na polu gmina klub czy na polu fan klub tutaj Widzew, tak? Mam nadzieję, że to będą same pozytywy. Znaczy, no, kiedyś jeszcze za czasów pana C, nie wiem, to mówię nazwiska, każdy chyba wie, o kim mówię. Był taki chyba jeden z większych sukcesów organizacja takich spotkań z piłkarzami na terenie województwa w różnych fanklubach, w różnych miejscowościach, bo to tych małych chłopaków pokazywało, że przegrywał Adrian Budka, mógł przybić pionę z chłopakami z gimnazjum, z podstawówki i to była na nich duża sprawa, tak? Więc tutaj myślę, że no, to będzie, jeżeli to będziesz w tym kierunku i w tą stronę, to będzie na pewno na pospożytkiem i dla Widzewa, i dla fanklubu, a i pewnie dla Wolboża. Jeżeli chodzi o samo miasto, no to na pewno jest różnica. Jeżeli ktoś tu był 5 lat temu, a jest teraz, no to jest różnica widoczna gołym okiem. Fajnie, że miasto się rozwija, coś tu się dzieje i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o nas, tutaj prawda, o Widzew, no to my non stop coś organizujemy. Jeżeli nie jakieś turnieje dla dzieciaków, to turnieje kibicowskie, na których sami wasza redakcja była po ostatnim turnieju, tak? Pod hasłem pokolenie minie, Widzew nigdy nie zginie. Były z tej okazji koszulki wydane. Ogólnie no, coś my staramy się działać w tym kierunku, żeby to Widzew reklamować. Jak mówił Krzychu, słynny kibic z Zelowa, mogę tu powiedzieć jego słowa. Widzew jest najtańszą reklamą, jesteśmy najtańszą reklamą Wolboża w Łodzi, a Widzew jest najtańszą reklamą w Wolbożu, tak? Więc no, tutaj idziemy w tym kierunku, no, robimy wszystko, żeby tych młodych zachęcać do kibicowania, do jeżdżenia na mecze. No i myślę, że idzie wszystko w dobrym kierunku, jeżeli chodzi i o Wolboż, i o nasz fanklub, i o klub, więc wszystko idzie do przodu. Myślę, że za parę lat jeszcze będzie o nas głośno i mówię i o fanklubie, i o Wolbożu, i o całym Widzewie. No mówię, jak zaczynaliśmy, to wszystko wydawało się dość śmieszne i komiczne, tak, że w takiej małej miejscowości tutaj może być powstać jakiś fanklub naprawdę liczący się. Ale no, prawda, te lata mijały, Widzew tam, prawda, jakichś sukcesów mega nie odnosił, natomiast stworzyliśmy taką grupę ludzi, która się dogadywała, która jakoś się tam dogrywała. Było lepiej, gorzej, ale przybywało i młodzieży, przybywało chłopaków, przybywało różnych turniejów, przybywało treningów sportowych, także to wszystko idzie szło w dobrym kierunku i praktycznie z niczego zrobiliśmy coś, tak? No bo ten Widzew w Wolbożu był obecny od tam lat 80. czy jeszcze wcześniej, każdy na ten Widzew jeździł tutaj z Wolboża, tu nie było innego klubu, nie ma i na pewno nie będzie, bo tutaj póki my żyjemy, to na pewno był Widzew, jest, będzie, był, jest i będzie, tak? To jest proste i oczywiste.